Właśnie jestem po seansie nowego Matrixa Zmartwychwstania. Co to kurwa było? Po prostu kurwa ja pierdolę, co oni zrobili kurwa z Matrixem? Kurwa od zmiany płci reżyserce się chyba w dupie poprzewracało. No po prostu kurwa no nie. Kurwa no nie. No po prostu kurwa no nie. Boże, czy ty to widzisz? Dobra, jestem w szoku, jak można było to tak spierdolić. Po prostu w kompletnym kurwa szoku. Ale dobra. Dobra, szykujcie się na spoilery, bo tu kurwa i tak nic nie ma sensu, więc jeden chuj, że tak powiem. Po prostu, wiecie, ostatnio się nieraz zawodziłem. W sensie, widzieliście moją ostatnią recenzję Spidermana. Byłem trochę zawiedziony z tego względu, że hype był duży i powiedzmy nie do końca według mnie poszło to tak jak mogło pójść, ale było naprawdę bardzo solidnie. A tutaj po prostu, nie wiem, na zwiastunach wyglądało to jeszcze jakoś, ale uwierzcie, to kurwa nie wygląda. Dobra, lecimy po kolei. Jak to jest możliwe, że film, który powstał 20 pierdolonych lat, ponad 20, no przecież Matrix 1 to jest 99, 22 lata po swoim pierwowzorze wygląda gorzej niż on. Ten Matrix wygląda brzydko w porównaniu z poprzednimi Matrixami, które miały jakiś swój styl, jakiś pomysł na siebie. Ten świat był taki surowy właśnie. Te filtry z zielenią, no to sprawiało, że ten film wydawał się taki no wyjątkowy względem tego, jak wtedy się kręciło. Natomiast tutaj zero tożsamości, w ogóle ten film jest jakiś, wiecie, tam wszystko grało, kostiumy mieli świetne, już sceny walki były takie, wiecie, że to były długie sceny walki, że było ewidentnie widać, że ci aktorzy się przygotowywali miesiącami do tego, żeby trenować, a tutaj kostiumy jakieś kurwa gówniane. W ogóle Morfeusz, który jest jakby młodszą wersją jego, która była w sumie agentem, ale nagle się uświadomił, biega w jakimś kurwa pastelowych płaszczykach, wyglądając jak, nie wiem, jakby wyszedł z Parady Równości. Jakieś tam inne pomagierki to wyglądają tak se. Świat jest jakiś taki, niby jest jakiś momentami filtr zieleni, ale to trochę jest pastelowy. Tak jakbyśmy, wiecie, w ogóle kręcili jakiś normalny film bez jakiejś tam głębszej, wcześniejszej tożsamości. Gra aktorów jest, znaczy wiecie, no Keanu nigdy nie był dobrym aktorem, ale jak mu dali jakąś ciekawą rolę, to po prostu coś z niej zrobił. Ale to kurwa z czego on ma rzeźbić? Gówno kurwa nic nie wyrzeźbi. Reszta aktorów ma podobnie, nie? To jest naprawdę słaby film. Pod każdym możliwym względem. Aktorsko jest słabo, wizualnie jest słabo, scenariusz w ogóle nie istnieje. W sensie jakiś istnieje, ale tam nic nie ma kompletnie sensu. Jest pełno jakichś nawiązań do poprzednich Matrixów, które w ogóle nie wywołują jakichś emocji według mnie wcale. Wiecie, zanim poszedłem na ten film, zastanawiałem się, czy może on w sumie będzie okej. No bo, bądźmy szczerzy, pierwszy Matrix był arcydziełem. Dwójka, trójka były średnimi filmami, ale zrobili z tego jakąś całość, która powiedzmy skończyła się gównianie, ale no dobra, ale jakąś całość jakoś miało taką swoją tożsamość, miało ciekawe pomysły, miało gorsze pomysły, ale było naprawdę w porządku. Naprawdę, dobra, jedziemy ze scenariuszem, bo to jest po prostu kurwa niepojęte, co tam się odpierdalało. Na zwiastunie jakiś był, wiecie, niby pozytywny pomysł, w sensie wydawał się. Neo jest twórcą gier najlepszym na świecie, który stworzył grę Matrix 1, 2, 3. I teraz proszą go, żeby zrobił Matrix 4. Jego szefem jest agent Smith,
który nie jest grany przez Hugo Weavinga, tylko przez jakiegoś randomowego typa z 30 lat młodszego od Neo, bo Hugo kurwa się wykręcił z tego projektu. No i Neo po prostu poznaje w jakiejś restauracji, w sensie on obserwuje Trinity, bo on ma jakieś przebłyski. Mu się wydaje, że coś tam wie, ale nie wie co wie. W ogóle okazuje się, że on cały czas wpieprza niebieskie tabletki, więc tak by to go hamuje przed tym, żeby wiedzieć o tym, że jest w Matrixie do końca. Chodzi do psychoterapeuty, którym jest Neil Patrick Harris. Potem się okazuje, że w ogóle on jest jakimś architektem nowym praktycznie. Trinity ma dzieci, jakiegoś męża, który w sumie jest reżyser, jej mąż jest grany przez reżysera Johna Wicka, czyli reżyser Johna Wicka posuwa Trinity od Neo. No, to jest jedyny chyba dobry smaczek w tym filmie. Ale tak to kurwa nie ma żadnego innego. Nie no, po prostu to jest dramat. Dobra, Neo jest werbowany przez Morfeusza znowu, ale... O ile w pierwszej części werbowanie przez Morfeusza było po prostu epicką sceną, ten popuszczony budynek, ten klimat, ta czerń zmieszana z zielenią, no po prostu to było fantastyczne. Co mamy teraz? W ogóle ten film ma w pewnym momencie świadomość o tym, chyba jak jest zły. Bo w korpo z kibla wychodzi Morfeusz, ten nowy, młody, ubrany kurwa w pastelowy płaszczyk, mówiący od lost i się śmiejący z tego. Bo oni mają świadomość, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie. To tak kurwa było złe. Oni go jakby biorą, tego Neo, dają mu tabletkę czerwoną, potem przez jakieś kurwa portale biegają po jakimś pociągu, który jedzie w Japonii, bo wtedy trudniej ich namierzyć, ale tak gdy namierzają, więc wtedy chuj. No i plan jest, aha, i potem okazuje się, że Zion już sobie chyba nie istnieje, że teraz jest Ion. I w tym Ionie, dzięki temu, co zrobił Neo na koniec trójki, żyją ludzie w sumie w symbiozie z niektórymi maszynami, z jakąś sztuczną inteligencją, dzięki której wyhodowali truskawki. Co kurwa? Tak, jest tam Niobe, która chyba ma 90 lat, jest jakimś generałem po prostu i ona w ogóle, kurwa, ją interesują te truskawki, a nie to, żeby, nie wiem, wyzwolić ludzi z Matrixa, bo truskawki są ważniejsze. Nie, no, są dobre, lubię truskawki, ale bez przesady. Czyli Neo trafia na chwilę do tego Ionu, żeby z niego od razu spierdolić, bo w sumie tak go niby trzymają, że go wcale nie trzymają. No i ich planem jest wrócić do Matrixa, wyzwolić Trinity i tyle, nie? I mają na to jakiś w ogóle heist pomysł po prostu, który kompletnie kurwa nie trzyma się kupy i w ogóle nas nie interesuje. Potem jest scena, gdzie w ogóle uciekają przez miasto, gdzie wszyscy ludzie na świecie ich atakują, bo teraz jest jakiś efekt roju zamiast już agentów. Czy też są agenci, ale jest efekt roju. No jest. To jest tak złe. Wiecie, pierwszy Matrix był pod pewnymi względami nawet trochę odważny, bo te wszystkie postacie drugo-trzecioplanowe, jak jakiś Apoc czy coś, no to pozabijali ich, oni zginęli, nie? A tutaj to nikt nie ginie. To wiesz, to jest taki mega bezpieczny film, że Boże, jak to siądzie, nie siądzie, to żeby zrobić kontynuację, żeby nie było, że kogoś zabiliśmy, nie? Bo chociaż kurwa w tym świecie Neo i Trinity są praktycznie wskrzeszeni przez maszyny po chuj wie po co, więc w sobie można było wszystkich zabić i tak maszyny by ich wskrzesiły. Więc cóż, no ale nie wiem, jaką to w ogóle ma kategorię wiekową, ale chyba kurwa jakąś chujową dla dzieciaczków. Masakra po prostu, co odjebali z tym filmem. A na koniec filmu też w ogóle Trinity i Neo latają, nie? I są w sumie supermanami i tyle, no. Ale nie ma pokazane, jak to wykorzystują, poza tym, że sobie polecą i chuj. Więc to jest takie kurwa gówno. Jeśli chodzi o ocenę tego filmu, to 3 na 10. Dawno tak źle nie oceniłem filmu, naprawdę dawno, ale chyba, że to był to film Patryka Wegi. Ale powijając to dawno. To jak film wygląda? Brzydko, bez tożsamości. Gra aktorów chujowa, bo to, kurwa, mają głupie dialogi i fabuła jest bezsensowna. Sceny walki są kurwa dramatycznie słabe, jak na taki film, który słynął ze
z walk. Prawda jest taka, że możecie wyciągnąć dowolną scenę walki z Matrixa 1, 2, 3 i wybrać obojętne, w sensie najlepszą scenę walki z tego Matrixa 4 i to nawet nie będzie w połowie tak dobre jak z trójki. A to już o czymś świadczy. A jest 20 lat później. Przypominam, jest 20 lat później, a robi się kurwa gorszy film pod każdym jebanym względem. Jak to jest w ogóle możliwe po prostu? Jak to jest możliwe? Żeby pod każdym względem. No wiecie, ja rozumiem, jakby nie wiem. No. Jakby ten film miał, nie wiem, taką chujową fabułę trochę jak dwójka, ale w sumie zajebiste sceny walki i super akcje. I był taki, wiecie, takim średniaczkiem. No to byłoby okej. Okay, no. Więcej się nie spodziewałem. Spodziewałem się, że zrobię kolejną jedynkę. Ale to, co kurwa tutaj jest, to jest jakiś pierdolony dramat. Po prostu ten film jest tak zły pod każdym możliwym względem, że tylko nie da się oglądać. Ja naprawdę przez drugie pół filmu to patrzyłem na zegarek i miałem jeszcze iść na Spidermana sobie jeszcze raz, ale stwierdziłem, nie, ja kurwa już jestem tak wkurwiony, jeszcze musiałbym czekać pół godziny w tym kinie, spierdalam do domu, zwinę się kurwa w kłębek i będę leżał na łóżku po prostu płacząc. No to jest świętokradztwo po prostu, no to powinien być jakiś paragraf. Ten film jest tak niepotrzebny. W ogóle jeszcze z najgłupszy motyw, pamiętacie tego Francuzika, co był jakby programem i był, jego w sumie dupą była Bellucci z dwójki. 1959, magnificent wine. I love French wine. Becker loves the French language. I have sampled every language. French is my favorite, fantastic language. Especially to curse with. Nom de Dieu, de putain de bordel, de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère, you see. To on jest tu. Tylko przez to, co zrobił Neo, te programy są teraz przedstawione jako jacyś kurwa bezdomni. Kurwa, jak, wygląda jak bezdomny. Ma jakąś grupę bezdomnych, którzy się napierdalają tam z tymi Neo i ziomeczkami. I on napierdala tam ich jakimiś francuskimi tekstami typu kiedyś to była klasa, a teraz nie ma klasy. Tak złe. Tak złe. Nie, no, to jest po prostu dramat. Nie idźcie na to do kina, bo jakby powstała kolejna część, to się kurwa zapierdolę po prostu. Proszę. Tak spierdolić Matrixa. No, dramat. Dobra, tyle. Obejrzałem jeszcze, skończyłem już Wiedźmina, więc postaram się jutro zrobić recenzję Wiedźmina i jeszcze recenzję Nie patrz w górę z DiCaprio, ten nowy film, który akurat nie był w kinach. Dramat. Trzymajcie się.